Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Wpływam negatywnie na przestrzeń. Ja to zawsze tłumaczę w ten sposób. Wyobraź sobie, że z każdą rzeczą łączy cię niewidzialna nić energetyczna, która wychodzi tutaj ze splotu słonecznego. Więc im więcej rzeczy masz, tym bardziej jesteś połączona. I teraz tak, jeżeli rzecz jest piękna, to rzecz wysyła ci energię. Natomiast jeżeli jest rzecz nie jest piękna i ją masz, bo masz, albo nawet nie pamiętasz, że ją masz, to ta rzecz ciągnie z ciebie energię. Więc dlatego uwalnianie rzeczy jest tak trudne, bo ty musisz tą nić przeciąć. I na początku to będzie boleć, na początku nie będziesz chciała, więc nawet bardzo dużo osób, które ma, nie mogę się zabrać za to, żeby tą szafę przejrzeć, albo żeby tą piwnicę, albo żeby tą szufladę, to dlatego, bo wiedzą, że to będzie bolało, tak, w cudzysłowie, natomiast później jest taka energia, bo odzyskujesz wszystko to, co było władowane w te rzeczy. Tak, i mówisz, ta ulga. Wow, Boże, i ja chcę teraz posprzątać jeszcze tak, łazienkę, i może jeszcze strych, i jeszcze może samochód, i to jest na tej zasadzie. Ale też jest tam trudno się pozbywać tych rzeczy, bo myślę, że mamy taki mindset, że to nam się kiedyś przyda. Albo, że szkoda w sumie tej rzeczy, bo ona jest jeszcze taka w miarę zdatna do użytku. Ale myślę, że w przypadku ubrań to jest taka rzecz, że może za ileś lat moda wróci. Nasze szafy wypełnia 1/3 rzeczy, których nie chodzimy, bo się w nich nie mieścimy, są za małe lub za duże. Później jest 1/3 rzeczy, których do końca nie lubimy, a potem jest 1/3 rzeczy, które po prostu uwielbiamy, chodzimy non-stop. I pierzemy. Z tym uwalnianiem rzeczy to trzeba sobie uświadomić, że to na wszelki wypadek, to w ogóle jak to brzmi, wypadek. Czy ty chcesz mieć w życiu wypadki? I okej, mam namiot. Używam go raz na ruski rok. Ale mogę nie mieć namiotu. Mogę go od kogoś pożyczyć w momencie, kiedy będę potrzebować. A jak nie, to go kupię. I to oznacza, że ty masz w głowie, że jesteś, że działasz z poziomu obfitości, a nie braku. Nie, no ja muszę mieć ten namiot, bo jakbym potrzebowała, no to już będę mieć. To znaczy, że trzymasz się tego kurczowo, bo masz z tyłu głowy, że możesz nie mieć na następny. Więc... Tak. Zobacz. Albo, że nie będziesz miała wokół siebie ludzi, którzy ci pomogą i ci to po prostu udostępnią, umożliwią. To jest kwestia zaufania do wszechświata. Ja lubię minimalizm, bo naprawdę mniej to jest więcej. Bo tak jak z tą szafą. Tak naprawdę jakbym ci te 2/3 tej szafy wyjęła i zostawiła tylko tą 1/3. Byłoby wspaniale. Tak. Ale my się łudzimy, że my to kiedyś jeszcze założymy. Czyli jak masz to, że kiedyś schudnę. Czy tam, nie wiem, przytyłam, czy cokolwiek, czy przytyję, bo schudłam za bardzo. To jest nieakceptowanie stanu rzeczywistego. To jest życie nie w tu i teraz. Tu i teraz jestem taka. I dlaczego nie mogę żyć w pełni i po prostu doświadczać przyjemności? Dlaczego muszę mieć to z tyłu głowy? I to naprawdę ciąży. Uwolnić się od tego jest sztuką, bo to nie jest łatwe. Tak. Bo to są zawsze dobrej jakości rzeczy, bo jeszcze to ma metkę, bo coś, ale ja jestem zwolenniczką dawania rzeczom drugiej szansy, drugiego życia. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.